No i my wracamy do tematu trolejbusów. U nas na gadu-gadu troszeczkę rozkręciła się dyskusja na ten temat. Wielu słuchaczy pisze. Jeden z słuchaczy napisał, że owszem, trolejbusy nie zanieczyszczają miasta, ale rura wydechowa trolejbusów jest w elektrowni, która również, żeby wyprodukować energię, musi produkować spaliny, a drugim argumentem jest to, że trolejbusy nie są elastyczne, co w Warszawie może się nie sprawdzić przy tych dużych trasach. Skoda. Coś, co wytwarza energię, która zasila trolejbusy, musi ta energia gdzieś powstać. I faktem jest, że elektrownie, chociażby węglowe, wytwarzające odpowiednią energię, którą później są na przykład zasilane trolejbusy, no wytwarzają też substancje zanieczyszczające. Natomiast z perspektywy mieszkańca dużego miasta, jakim jest Warszawa, lepiej, żeby te spaliny nie były wydalane w centrum miasta, żeby mieszkańcy nie musieli ich wdychać. Więc z tej perspektywy ja wolę poruszać się komunikacją miejską, która jest zasilana za pomocą dwóch pałąków, czyli krótko mówiąc trolejbusami. Co do elastyczności, no to tu najlepszym przykładem są chociażby te rozwiązania, które wprowadzają władze Wiednia, czy też władze Rzymu, a więc trolejbus o charakterze hybrydowym, czyli taki, który w miejscach, gdzie jest bądź utrudnienie w ruchu, bądź gdzie ze względów estetycznych na przykład nie załącza się odpowiednich trakcji zasilających trolejbusy, on składa swoje pałąki i porusza się za pomocą silnika elektrycznego bądź jakiegoś agregata dieslowskiego umożliwiającego mu poruszanie się nie tylko w tych miejscach, gdzie jest zawieszona sieć trakcyjna. W związku z tym dzisiaj technologia budowy trolejbusów daje nam znacznie większe możliwości niż te, które były kiedyś. Być może słuchacz odnosi się do trolejbusów tych, które jeszcze jakiś czas temu jeździły po ulicach Warszawy czy innych miast w Polsce, czy też po Europie. Dzisiaj te problemy są już rozwiązywane poprzez dodatkowe silniki, które są zamontowywane w trolejbusach, dających im możliwość dojazdu do zajezdni, ominięcia przeszkody czy innego pojazdu na drodze. Wspomniał pan wcześniej, że trolejbusy już były w Warszawie. Kiedy? Tak, właśnie kiedy i gdzie i jak? Warszawa dwukrotnie, właśnie na ulicach Warszawy dwukrotnie mogliśmy w jej historii najnowszej się spotkać. Pierwsze takie miejsce miało w 1946 roku. To wówczas był dar od Związku Radzieckiego dla władz Warszawy. Powstały wówczas w 1946 roku pierwsze dwie linie. Niestety nie przetrwały długo, bo w 1965 roku władze państwowe podjęły decyzję o likwidacji linii trolejbusowych. Ostatecznie one zostały zlikwidowane w 1973 roku. No, związane to było przede wszystkim z kosztami ropy. Ropa okazała się być znacznie tańsza niż energia elektryczna. W związku z tym podjęto decyzję o przesunięciu komunikacji miejskiej z trolejbusów na autobusy. No, też i świadomość wpływu czynników trujących na mieszkańców była znacznie mniejsza. Nie dbano o taką ekologię jak dzisiaj. A drugi raz Warszawa spotkała się z trolejbusami w 1983 roku. Bodajże w 1978 władze państwa podjęły decyzję o uruchomieniu linii łączącej Warszawę z Piaseczną, co było związane z uruchomieniem fabryki telewizorów w Piasecznie. I wówczas była jedna linia, która niestety również zakończyła swoje funkcjonowanie w 1995 roku, a ostatecznie w 2000 roku historia z trolejbusami, ze sprzętem trolejbusowym się zakończyła. I teraz sytuacja jest zupełnie inna, bo właściwie ropa jest droższa pewnie niż prąd. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wychodzi w tym transporcie miejskim, ale zapewne tak jest i ludzie jest są bardziej świadomi ekologii, więc te trolejbusy jest. Tak jakby... Pamiętajmy, że ropa jest po pierwsze droższa, po drugie ropa też jest... Ceny ropy są zależne od sytuacji ogólnoświatowej, więc one mogą się zmieniać i też kiedyś się skończy. To prawda. Także przy tym, o tym też powinniśmy pamiętać, myśląc o kompleksowej budowie systemu komunikacji w takim mieście jak Warszawa. Jeszcze pozostały takie kwestie jak kwestie estetyki. Tak jak już wspominaliśmy, no te trakcje gdzieś muszą iść. Zgoda. Tu bez wątpienia trolejbusy są na straconej pozycji, jeżeli porównujemy je z autobusami. Rzeczą na pewno istotną jest to, żeby ta estetyka, czy też te trakcje trolejbusowe nie zakłócały tej estetyki i nie wdzierały się brutalnie w miasto,
ale na to też są rozwiązania. Tam, gdzie trakcje mogą powodować, że ten widok miasta, ogląd miasta jest znacznie gorszy, można przyjąć takie rozwiązania, jak zostały przyjęte w Rzymie, gdzie chociażby koło Koloseum jeżdżą trolejbusy wyposażone w dwa silniki, czyli w miejscach, gdzie na przykład konserwator zabytków nie zezwala na dodatkowe trakcje, tam trolejbus zwija swoje pałąki, porusza się silnikiem elektrycznym bądź jakimś agregatem dieslowskim, a uruchamia pałąki w miejscach, gdzie ta estetyka nie jest tak istotna, nie jest tak ważna. Podobne rozwiązania można zastosować w Warszawie, gdzie trolejbusy na przykład krakowskim przedmieściem czy alejami ujazdowskimi mogą jeździć nie z pomocą trakcji, ale już na przykład poza ścisłym centrum mogłyby używać zasilania elektrycznego. Dokładnie tak. To jest dobra perspektywa ekologiczna, tym bardziej, że ta świadomość ekologiczna w nas wzrasta, jakby nie było. Więc, na przykład samo jakby utworzenie rowerów miejskich to już jest moim zdaniem jakby... Duży krok ku temu. Zgoda, aczkolwiek nie wiem, czy Państwo też nie odnoszą takiego wrażenia, że niestety w Warszawie wszystko robi się trochę od tyłu. To znaczy mamy taką sytuację, że mamy rowery, ale jednocześnie nie ma ścieżek rowerowych. To prawda. To jest troszeczkę prawda, albo które prowadzą donikąd. Naszym gościem był Sławomir Potapowicz, Fundacja Samorządności i Demokracja. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A my jeszcze taki szybki konkurs dla Was mamy. Jak się nazywały dwie pierwsze linie tramwajowe, trolejbusowe w Warszawie? Możecie dzwonić do nas 228 27 205 bądź gadu 971.